Cześć, moi kochani. Troszeczkę nie było mnie, ale już do was wracam. Nie było mnie dlatego, że no ja wiecie, pracuję 12 godzin, 4 dni w tygodniu, więc robię swoje, więc trzeba na nockach, po nockach też odespać. Ale jest dzisiaj, mogę wam przekazać, że w poniedziałek wleci balans oraz aktualizacja klienta Clash Royale, czyli trzeba będzie zaktualizować grę. Wejdą poprawki pewne, które ostatnio były troszeczkę też upierdliwe, zostaną naprawione. Zwłaszcza ten błąd małego księcia, o którym no nie mogę się publicznie wypowiadać, ponieważ mam pewne umowy, które mnie wiążą. Dopiero jak naprawią, mogę ewentualnie pokazać i wypowiedzieć. Dobra, ale balans. Idziemy do balansu, bo to jest najważniejsze. W poniedziałek wchodzi balans 5 kart i już wam przedstawiam, jakie to karty i jakie zmiany. Na początek Mały Książę. Mały Książę zostanie tutaj właśnie ten jego pomocnik, jego dash, czyli to, jak on daleko szarżuje, zostanie zredukowane z 5 do 4,5 kratki, czyli 10% mniej będzie miał tego poślizgu, jak on się pojawia, ten daszuje, więc tutaj troszeczkę zostaje na razie w ten sposób troszeczkę osłabiony. Czy to coś pomoże, czy mniej graczy będzie go używało, bo teraz chyba każdy nim gra, każdy go ma, jest mocny i naprawdę polecam, póki jeszcze dzisiaj możecie pograć, pograjcie, bo jest naprawdę mega mocny. Ewolucja Batsów. Zostanie pierwszy hit speed, czyli pierwsze uderzenie zostanie zwiększone z pół sekundy do 0,2, czyli 60% szybsze będzie ten first hit speed, czyli tutaj batsy dostają buffa. Nie nerfa, a buffa. Będą jeszcze lepsze. Również ewolucja szkieletonów będzie ciutkę lepsza, ponieważ też pierwsze uderzenie będzie zwiększone o 20%, czyli będzie z pół sekundy do 0,4, czyli szybszy pierwsze uderzenie. Ewolucja Knighta w końcu doczeka się osłabienia. Tak, osłabienia. I to aż o 67% jego bonus do hit speeda, czyli bonus hit speed zostanie zmniejszony. Czyli tutaj będzie 67% mniejszy ten bonus. I również rekruci, co mnie najbardziej boli, ponieważ gram aktualnie deckiem z rekrutami, również zostaną osłabieni. Bonus damage zostanie zmniejszony z 12% do 6%, czyli 50% zostają tutaj osłabieni, jeżeli chodzi o bonus damage. Do tego jeszcze będą poprawki, jeżeli was interesują jakie, zapraszam was na X-a, bo na pewno tam napiszę, jakie poprawki będą wchodziły w poniedziałek z aktualizacją właśnie klienta i zalecam pobrać, żeby się lepiej grało. A wy napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym balansie. Zostawcie łapeczkę, polubienie, komentarz i widzimy się już niebawem, bo coś szykuję kolejnego dla was.